No dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak pani uważa o tym lesie? Cudowny las. Cudowny. Piękny. Proszę już pokazać, ile pani ma. Już się. No ale ja dopiero weszłam. Ja wiem. Ja już się zakochałam. Ja wiem, a ja niedługo wychodzę, jak pani zobaczy. Też. No proszę. No. Cudowny las. Cudowny. A jak pani powie, skąd pani się dowiedziała o tym lesie? A to ja ze znajomymi przyjechałam, ja jestem gościnnie z nimi. A, gościnnie i oni tu jeżdżą. Pierwszy raz też się od znajomego dowiedzieli. A i tak, znajomo od znajomego, ale tak. Las jest ładny, czysty, piękny. Dołów, rowów nie ma. Taki las to ja kocham. No to pozdrawiam i miłych zbiorów życzę. Dziękuję za wzajemnie. I tu jest sztuka. Tak. Więc widzicie, drodzy państwo, że... Cudowny, już go kocham. No i koleżanki, koledzy także chyba raczej, tak, nie? Tak, myślę, że tak. Więc powodzenia jeszcze raz. I drodzy państwo, tak to mniej więcej wygląda, że las piękny, cudny. Niektórzy pierwszy raz i już pełne koszyki. Znajomy od znajomego, kolega od kolegi, koleżanka od kolegi. I tak to mniej więcej wygląda, więc ja odejdę trochę dalej, bo lubię trochę spokoju i ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Tu jest osoba, tu jest osoba, tu jest osoba. Raz, dwa, trzy, za mną pani czwarta, więc ja odbijam stąd, bo naprawdę ja nie lubię pielgrzymek, lubię w samotności i spokoju sobie zbierać grzybki. Jest nasz Grzesiu. Grzesiu, no jak? No nawet nieźle. Ja tak samo. Ogólnie no. Widzisz, odcinam dużo... Wiem, bo... ale przy nogach są dobre. Przy nogach dobre. Przy łbach są dobre, to prawie pół nogi zostaje dobre, nie? No. No i Grzesiu, sporo ludzi zaczyna się zjeżdżać, więc musimy odbić. I jak idziemy? Wracam się? Czy tu jeszcze? Wrócę się do samochodu, żeby to wsypnąć. Tak? Bo ktoś już mi ciąży. Wiem, to jak chcesz. No ale tu my chodzili ostatnio, tu? W tych? Tu żeśmy krótko chodzili, poszliśmy tam. No ale tam wiesz, musimy iść, gdzie były, wiesz, te przy drogach. Czemu ją teraz nosić to? Weź zanieś to, a ja zbieram dalej. Za to dostaniesz placuszek. Masz za to placuszek. Trochę, kawałek. No kawałek. Więc... Z czym? Z jabłkami. A. Masz dwa za to. Nie, jeden. Bierz. Jeden, dziękuję. No i smacznego. Dziękuję. Drodzy widzowie, smacznego placuszek z jabłkami. Dobrze. Idziemy dalej. Za drugi. Trochę dalej. Tu. No to tego ja nie nabijam, nie? Ale tu jest. Ale to jest mój. Dobra, pójdę. Masz, Grzesiek. Pójdź, nie mój. A nabijaj się jak to. A nie o to chodzi. Ja uczciwie nabijam. Zobaczcie. Zdrowy sztuka, dwie. Dwóch. No to szukaj, ja idę dalej. Zjedz ciasto, ja mam dwa. 60. Przesypałem to i mamy tak trochę placuszka, przygniotę, zaraz zjem i dwa piękne borowiki, dwa piękne prawuski. Jak są dwa, to i powinien być gdzieś trzeci, zdrowy, niżej, dobrze, dwa. Szukamy dalej. Ojoj, jest. Ojoj. Ajajaj, jaki piękny. Jest. Dwa. Trzeci. Oj. Trzeci. Zobaczcie. Widzę. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Tam się trochę rozwalił. Ośmiu. Jeden był. Ośmiu. Dziewięciu. Dziewięciu. Dwóch, czterech, sześciu, siedmiu. I tam dwóch, dziewięciu. Dziesięciu. Szybka piłka, tu już nic nie widzę, jak na razie.
Nic nie widzę. A wy widzicie coś? No, około 10. Dobrze, nabijam, bo szkoda czasu, bo tam konkurencja, trochę ludzi jest. 2 i te 8, 2, 4, 6, 8, czyli 10 do nabicia. Ale koszyka to był jeszcze jeden. 11, więc dokładnie, pomału. Dobrze, co, minąłem to już, trudno. 2 i te 11. Jest kolejny. Kolejny borowik. Jest kolejny bączek. No ale te panie też tu przyszły. Więc tak mówię, konkurencja jest. Niestety. Więc tempo zmalało, bo ludzie inni zbierają też dziś tu grzyby. I jest kolejny borowik. Dokładnie. Kolejny prawy grzybek. Nawet tu jest kolejny piękny borowik. Jest. Ale jest. Widzę kolejnego ładnego. Nawet dwóch. Trzech. Tu jest jeden. Drugi. Trzeci. Trzy. I tu jest czwarty. Mamy czterech. Mamy czterech. Znów dwie panie słychać, a tu mam jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i pyrtek, szósty. Siódmy. Siedmiu. Nam zginął jeden pan, a panie to nie. Proszę powiedzieć, co tutaj mamy? Co tu mamy? Grzybki takie. Jak i pan? Ładnie. No, panie. Pani jak, przybyło coś? Pięknym. Ojejku, nie? Piękne, nie? No. Piękne. A ja wiem, koleżanki wasze idą tutaj, z tej strony nie, są. Nie, to jesteśmy my i jest jeszcze kolega. Aha, dobra. To jeszcze dwie panie są tutaj, z tej strony. No bo jest sporo tych, no dwie. Nawołują się, myślałem, że razem jesteście. Nie, ale no. Co, no cały... Ale ten chłopak zbiera te grzyby, a nie zostawił was same. No dziewczyny, jak jest? Ale my sobie damy radę. No ja wiem, ale nic go nie słychać, nie widać. Wiadomo, gdzie on jest? Nie, proszę pana, on się nie zgubi, a my tym bardziej. Ale tak, żeby nas zbierał chociaż. Nazbiera? Tak, on jest cicho, tajny, te połówki, ale jak to ma koszyk, wysypuje się. Cicha woda. No nic. No mówiła koleżanka. No ja też tu przyjeżdżam, bo nie jest ciężki. Nie jest ciężki las, fajnie się chodzi. Tylko teraz trzeba chodzić w zielonych i przy drogach blisko. Bo jak one miną, te grzybki, to później już będzie trzeba iść tam dalej i w liściach szukać. No, o, tam ktoś idzie znów, widać, no tam idą te kobiciny. Ale jak pani powie, jest tak, po prostu jest dużo ludzi, każdy znajdzie. To jest najważniejsze. Pięknie, pięknie. Jak na inne regiony Polski, to to jest bajeczny las. Bajeczny i nieciężki do chodzenia. Tak. Od razu. No to jeszcze raz powodzenia. Tak, ja to na filmie nawet kręcę, bo ja to jak wypijam, gniotę. A ja właśnie znalazłam i wrzucę. Ale ja biorę z sobą, no. No też, ale my zbieramy, jak są w lesie. Nieraz jak jesteśmy w lesie i nie ma, wie pan co, grzybów, to mamy
koszyczki. Ja wiem, wiem. I to śmieci tego, ale inaczej wygląda las, jak jest czysty, ładny, nie? Dokładnie, ja no, ale tak. Zrobiła, bo pełną przyniesie do lasu, a pustej nie może wynieść. Tak, normalne. No nic, jeszcze raz powodzenia życzę paniom. I miłego dnia. A ja idę, drodzy państwo, niżej. I tak to mniej więcej wygląda. Popijam piwko, które, nie wiem, zobaczcie, co się stało. Więc wasze zdrowie. Idziemy dalej. Zobaczcie, ktoś tu ciął grzyba, ale to może wyrósł teraz. Niedawno. Zobaczcie, sztuka to sztuka i cięty obok grzyb i obok prawy grzybek. I obok jest jeden, dwa, trzy, cztery. To w sumie było pięć sztuk. Więc drodzy państwo, mamy jeszcze dwa, więc drodzy państwo, w tej pozycji gnieciemy puszkę, zabieramy z sobą i mało miejsca nam zajmuje, więc idziemy dalej. Tu są dwa. Jeden oraz dwa kolejne borowiki. Tu mam tak, góreckie kupeczkę. Sztuka. Trzech. Oraz tu dalej. Czterech. Pięciu. Czyli znów pięciu borowików. Tu piękna dróżka. Zobaczcie, a tu z boku. Jakie cudeńka. Jakie cudeńka. Zobaczcie. Borowiki. Jakie cudeńka. Ach. I tu. Oraz tu. Piękne prawoski. Zobaczcie, jak pięknie. Śliczne prawe grzybki. A tutaj co mamy? Borowiki czy maślaki? Chyba maślaki. Maślaczek. 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 Trzy maślaki z tego borowikowego lasu. I tutaj na drodze jest piękny borowik. Dokładnie. Piękny borowik. Tutaj rosnący na drodze. I tu jest jedna sztuka. Też niedaleko tamtego, ale tylko jeden mały grzybek. Mamy kolejne dwa maślaczki, więc je przygarnę. To jest nie to, nie to, nie to, tylko te dwa maślaki. A tutaj co mamy? Pod grzybę chyba. Dokładnie. To jest podgrzybek, którego przytulę. Koszyk się napełnia. I tak to mniej więcej wygląda. Więc idziemy dalej. Tak, odeszłem od dziewczyn, od kobiet, od ludzi po prostu, co tam chodzili, bo wolę w osoby osobno sobie chodzić w spokoju, nagrać sobie film. Mniej może grzybków teraz jest, ale znacie mnie. O grzyby tutaj nie chodzi, tak na dodatek wszystko Grzesiowi daje, więc parcia nie ma. Na początku było tempo dobre, ale później stwierdziłem, że po co ja się tak sprężam, bez sensu.
Więc pomału sobie teraz grzybki zbieram i idziemy dalej. Jest kolejny, czyli dwa borowiki. Dokładnie dwa. Dokładnie dwa. W końcu jest, więc drodzy Państwo, sporo ludzi, więc dlatego warto z samego rana wybrać się do lasu, z tego względu, że jak jest duża konkurencja, to nazbieramy sobie grzybków, a po drugie później słonko wstaje i oślepia nam miejsca takie bardziej odkryte w lesie, więc tak mówię, jak jest duża konkurencja w lesie, gdzie zbieramy, więc z samego rana warto wstać, poświęcić noc nie do końca przespaną na zbieranie grzybów, bo później już dużo ludzi się zjeżdża i pielgrzymka się robi, chodząc jeden koło drugiego. Normalnie, że się nazbiera wtedy, bo nawet po mnie ktoś będzie szedł na zbiera grzybów, ale jak nie ma to jak chodzić samemu i sobie zbierać prawózki, więc idę teraz w górę, nabiję tego jednego i idziemy dalej. Dobrze, nareszcie coś ciekawego widzę, oby. Tu był cięty. Zobaczcie z tej strony. Nareszcie coś ciekawego. Tam jest jeden. Ale te mnie interesują. Jeden. Drugi, trzeci. Czwarty. Oraz piąty. Mamy 5 prawych i do koszyka pójdą. Oczywiście grzyby były wysypane do Grzesia i dalej zbieram 5 prawych prawusków. A tu dalej był jeden, co wam pokazywałem. O, już ktoś idzie, tam strzelają gałęzie. I tu piękny drugi borowik. O, 3 osoby idą, więc muszę stąd odbić. Tu jest borowik. Zobaczcie, oraz z drugiej strony przy korzeniu rośnie kolejny prawy grzybek. Dwa piękne prawuski. Oczywiście kucając widzę trzeciego. Tu mamy w sumie 3 prawych grzybków. 3 prawych grzybków, a tam już 2 osoby słyszę, jedną przynajmniej widzę, więc widzicie jak to jest, już duża konkurencja i coraz mniej się spotyka grzybów, ale 3 nabijam do koszyka i tak to mniej więcej wygląda. Tu był cięty, widzicie? Cięty był. Ktoś tu ciął grzyba. Na pewno nie dzisiaj, bo by chyba go nie przygapił. Jak myślicie? Chyba by go nie przygapił. Jednego. Drugiego. Ach.
oraz trzeciego. Na pewno by ich nie przegapił, takich pięknych trzech borowików. A tu są maluszki do marynaty w całości. Tylko trzeba sprawdzić, czy noga jest zdrowa. Delikatnie odczyścić i w całości do marynaty. Tam jakaś pani zbiera, ale tu mamy pięknego borowika. Pięknego borowika z tego miejsca. Ogryzek. Jednak ogryzek. To nie jest piękność, ale sztuka to sztuka. Zaś tu trochę dalej. To już jest to, drodzy Państwo. To już jest to. Gładziemy, gładziemy, gładziemy. Górecki, kupecki. Górecki, kupecki. A tam prawdziweczki. Sztuka. Druga sztuka. I trzeci. Trzy w jednym miejscu. Rodzinka. Okej. 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 Piękne borowiki z tego miejsca. A tam pani kuca. Kuca zbiera. A tu jest kolejny. O, widzicie? Z boku był czwarty jegomość. Rodzina składa się z czterech prawych borowików. Piękny prawy borowik. A pani też tam chodzi koło mnie i szuka grzybków w tym samym miejscu. Dokładnie. I tu dalej pani odeszła. Chyba może się wystraszyła, bo sama chodzi. Niech się nie boi. Ja jestem grzeczny chłopak. O, słyszycie? A ja tu mam dwa kolejne borowiki. Dwa kolejne śliczne borowiki. Okej, więc koszyk się napełnia. A ja nabijam dwa piękne grzyby. Tu też niedaleko jest sztuka. Więc oczywiście go przygarnę. Tu jest piękny borowik. Chodź tu do Pyzusia. Byczku. Chodź tu do Pyzusia. Byczku. Zobaczcie. Zobaczcie. Więc fiku miku i znajdzie się w Pyzy koszyku. Jest kolejny borowik. Oto w takim miejscu. Jest kolejny borowik. Taki śliczny prawy grzybek. I widzę drugiego. A tu był cięty. Ktoś tu był. Tu jest trzeci mały. Tego zostawię. Tego przytulę. Bo jest akurat do marynaty. I tego też, gdzie on był, tu gdzieś kucałem, widziałem. Tu był. I czyżby tylko trzy? I tamten jeden. Tylko trzy. No ale są borowiki. Zobaczcie, w tym miejscu mchu nic nie widzę, a na lewaśkę w liściach siedzi piękny prawusek. Na lewaśkę w liściach siedzi piękny prawy. Zobaczcie. Wśród liści. Okej. Okay. I tu na drusce też rośnie troszkę z boku borowik. Troszkę z boku, czyli dwa, bo jest tu jeden. Widzicie? Oraz drugi.
prawuski i pójdą do koszyka. Dokładnie. Tylko je nabiję. Lecz drodzy Państwo, koło tych dwóch ostatnich borowików był kolejny ciut dalej samotny prawy grzybek rosnący też na drodze. Rosnący też na drodze prawy grzyb. Dokładnie. Samotnik, niestety. I znów przy drodze, niedaleko tego samotnika, słychać głosy ludzi zbierających grzyby. Słyszycie sami. Ale jest piękny prawy. Tu ktoś wycinał, ale tu wyrósł nowy, piękny prawy grzybek. Także prawdopodobnie w tej chwili samotny, pojedynczy prawy grzybek. Śliczny prawy grzybek. A konkurencja nie śpi i zbiera tuż obok mnie, niedaleko. Piękne prawe grzyby z świętokrzeskiego lasu.